Dzień dobry. Moi drodzy studenci, szczególnie wy studenci pierwszych semestrów studiów. Chciałbym dzisiaj bardzo serdecznie zaprosić was do zapoznania się z materiałem, który specjalnie dla was przygotowaliśmy w takiej, mam nadzieję, atrakcyjnej, wirtualnej formule, a który to materiał pozwoli wam zapoznać się z funkcjonowaniem naszej uczelni, z funkcjonowaniem poszczególnych biur, które są do waszej dyspozycji. Dowiecie się w tym krótkim materiale, w jaki sposób załatwić podstawowe sprawy formalne, takie, w których oczywiście nasi pracownicy administracyjni służą wam na co dzień pomocą i tak, abyście mogli w sposób wygodny i taki, który pozwoli wam te sprawy załatwiać na bieżąco i szybko, z tego wszystkiego, co tutaj dla was w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia przygotowaliśmy. Drodzy studenci, zapraszam was wszystkich do studiowania, zapraszam was wszystkich do korzystania z tego wszystkiego, co jest dla was w postaci biur administracyjnych i w postaci tego, co przygotowali nasi pracownicy tutaj na uczelni przygotowane. Bardzo serdecznie wszystkich was zapraszam. Cześć, ja mam na imię Oktawia. Ja mam na imię Tomek. Dzisiaj mamy przyjemność oprowadzić was po uczelni w ramach Dni Adaptacyjnych. Zapraszamy. Szanowni Państwo, pokrótce pokażemy Państwu wszystkie miejsca najważniejsze dla studentów na uczelni. Znajdujemy się w Biurze Spraw Studenckich na drugim piętrze, pokoju 2.0, do którego mamy dwa wejścia, 2.0a i 2.0b. Biuro Spraw Studenckich zajmuje się wszystkimi sprawami studenckimi. To tu rozliczacie swoje praktyki zawodowe. Prosicie o zaświadczenie o studiowaniu. Otrzymacie naklejkę na legitymację. To tutaj też złożycie wszelkie dokumenty dotyczące swoich spraw. Czy to wniosek do kanclerza, czy to wniosek do rektora. Od zeszłego roku wszystkie wnioski składamy przez system e-dziekanat zakłada K obsługa dokumentów. Tam macie dostęp do wniosków do kanclerza, do rektora. Tam zamawiamy zaświadczenie o studiowaniu. Tam też można uzyskać dostęp do m-legitymacji w aplikacji m-obywatel. W Biurze Spraw Studenckich każdy student, każdy kierunek studiów ma swojego opiekuna. Wszystkie te informacje znajdziecie na stronie uczelni w zakładce kontakt. Tam będzie podana informacja, kto jest opiekunem danego kierunku. W kanacie możecie sprawdzić swoje finanse. Wchodzimy w zakładkę finanse. Tu widzicie stan swoich opłat. Przy danej opłacie macie też możliwość płatności online. Wystarczy kliknąć zapłać online. W momencie płatności trzeba tą płatność doprowadzić do końca. Jeżeli zostanie ona przerwana, to pole zostanie wyszarzone, nie będzie takiej możliwości. Wtedy należy dokonać opłaty na konto danego studenta. W zakładce znajdziecie dokumenty, znajdziecie też dane do przelewów. W danych do przelewów macie podany swój indywidualny numer konta każdego studenta. Oprócz zakładki finanse mamy również zakładkę plany zajęć. W planach zajęć macie domyślnie ustawiony widok swojego planu zajęć. Zakładka mój plan, wystarczy zmienić sobie zakres dat i wtedy ten plan będzie dla was widoczny. Tu akurat na tym koncie tego planu nie widzimy, bo tu już akurat go nie ma podpiętego, ale jeżeli zaznaczymy sobie zakres dat, klikniemy szukaj, wtedy nam się pojawi plan zajęć. W planie zajęć najważniejsze są sale i moduły oraz nazwiska prowadzących. Przy sali jest możliwość albo zajęcia online, albo AJ195, czyli zajęcia w kampusie drugim na Alejach Jerozolimskich, albo BW18, zajęcia w kampusie pierwszym na Bitwie Warszawskiej. Oprócz swojego planu zajęć możecie też sprawdzić plan danej sali, ewentualnie plan toku, całego toku studiów. Jak wejdziemy w plan toków, ustawiamy poziom studiów, na przykład studia magisterskie, kierunek kosmetologia, specjalność kosmetologia bioestetyczna, nabór 23-24, tryb studiów stacjonarny,
i klikamy sobie szukaj. Tu akurat nam się nic nie... Nie, przepraszam bardzo, pokazał się nam tok studiów kosmetologia bioestetyczna, studia stacjonarne 23-24. Jak sobie ustawimy zakres dat, powiedzmy do 5 października 2024, naciskamy szukaj. Wtedy nam się pojawi cały plan zajęć dla danego toku, czyli dla danego toku, dla wszystkich grup z tego toku. Tak jak widać na załączonym obrazku, mamy plan zajęć. 10 października od 8 endokrynologia, zajęcia online. Tutaj na przykład mamy 12 października o 9.45 BHP, BW18, czyli Bitwy Warszawskiej, kampus 1, sala 2.2. To by było tak pokrótce przedstawienie, jak można sobie sprawdzić plan zajęć. A teraz przejdziemy dalej. Znajdujemy się na 3 piętrze. Tu znajdziecie biuro rektora oraz biuro współpracy międzynarodowej. W Biurze Współpracy Międzynarodowej możecie zgłosić się na wyjazd w ramach programu Erasmus+. Zapraszamy dalej. Znajdujemy się na 1. piętrze. Tutaj oprócz sal wykładowych znajdziecie również pokój socjalny dla studentów, w którym do dyspozycji studentów mamy mikrofalówkę. Możecie tutaj sobie usiąść, spokojnie odpocząć, zjeść posiłek. Na obu kampusach znajdziecie również skrzynki podawcze. Służą one do zostawienia dokumentów, gdy któreś biuro jest zamknięte. Jeżeli tutaj włożycie dokumenty, trafią one do odpowiedniego pracownika. Na obu kampusach znajdziecie Państwo również szatnie. Pamiętajcie, że na zajęcia wchodzimy bez okryć wierzchni. Obecnie znajdujemy się na parterze. Tutaj znajduje się biuro stypendiów, w którym możecie złożyć wnioski stypendialne. Wszelkie informacje dotyczące składania wniosków znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Biuro Stypendiów. Na obu kampusach uczelni znajdują się również strefy studenta. Z nich możecie korzystać do woli, między zajęciami, przed zajęciami i po zajęciach. Szanowni Państwo, znajdujemy się przy Biurze do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy do kontaktu z Panią Pełnomocnik Rektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W biurze też mieści się wypożyczalnia sprzętu ułatwiającego osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie na uczelni, korzystanie z zajęć. Znajdujemy się w części C kampusu numer 1. Tutaj mieści się Biuro do Spraw Doskonalenia Jakości Kształcenia. W biurze tym skupiają się wszelkie procesy wpływające na utrzymanie wysokiej jakości kształcenia na uczelni. Tu możecie również zgłosić Wasze uwagi oraz opinie dotyczące prowadzonych zajęć. Biuro to obsługuje również część administracyjną organizacji studenckich, czyli koła naukowe oraz kluby praktycznego przygotowania zawodowego. Znajdujemy się przy biurze marketingu. Tu właśnie skupiają się wszystkie działania promocyjne uczelni. Jeżeli ktoś chciałby pomóc w promocji, serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem. Jesteśmy w biurze nauki oraz w bibliotece. W biurze nauki skupiają się wszelkie procesy związane z procesem dyplomowania i egzaminem praktycznym. Tutaj mieści się również biblioteka, w której znajdziecie szereg pozycji książkowych dostosowanych do studiowanych kierunków studiów, jak również czasopism branżowych. Tu również możecie poprosić o dostęp do serwisu e-book Libra, w którym znajdziecie wersje elektroniczne książek. Znajdujemy się na kampusie numer 2 przy Alejach Jerozolimskich 195A. Zapraszamy do środka!
Znajdujemy się na czwartym piętrze. Tu znajdziemy Biuro Planowania Kształcenia i Biuro Instytutu Zdrowia. Biuro Planowania Kształcenia zajmuje się układaniem planów dla Państwa, planów zajęć. Na kampusie drugim również znajdziecie liczne strefy dla studenta. Tutaj mamy strefę pracy cichej, gdzie student w skupieniu bez osób trzecich może usiąść i przygotować się do zajęć. W kampusie drugim znajduje się sala fitness, w której każdy student w wolnym czasie może skorzystać za darmo. Aby skorzystać z sali fitness, należy zgłosić się do biura organizacji studiów, pisząc na adres mailowy boss@wsiz.pl. Na kampusie drugim również znajdziecie szatnie dla studentów. Znajdują się szafki do dyspozycji studentów. Proszę pamiętać, aby kluczyk zostawiać po skończonych zajęciach w szafce. Pokrótce pokazaliśmy Państwu wszystkie najważniejsze miejsca w obu kampusach naszej uczelni. Zapraszamy, jeżeli macie jakieś pytania, dzwońcie, piszcie do nas. Każdy z pracowników chętnie Państwu na wszystko odpowie, udzieli informacji. Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej wsiz.pl oraz na edziekanacie w zakładce ogłoszenia. Zapraszamy również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Do zobaczenia!